had your maps drawn. You had other plans to hang your hopes on. Every road that led you down felt so wrong. So you found another way. Hej, dzisiaj nagram odcinek z aktualizacji. No i czytamy aktualność. Dzień wyborów w Dundur. Witaj, obchody walentynek w Jorviku trwają w najlepszy. W tym samym czasie mieszkańcy Dundur wybiorą nowego radnego. Czy Sigri Varanger zdoła pokonać w wyborach radnego Skola? Dzień wyborów w Dundur. Nadszedł czas, aby mieszkańcy Dundur oddali swoje głosy. Kto zostanie politycznym liderem tego malowniczego miasteczka? Radny Skol za wszelką cenę będzie próbował utrzymać stanowisko pomimo swoich wpadek, a od pomocy twojej Irani zależy, czy Sigri Varanger wygra wybory. Aby otrzymać dostęp do tych zadań, musisz wcześniej wykonać zadanie, w którym Sigri odpoczywa przed wyborami. Walentynkowe świętowanie trwa. W pobliżu stajni Jorvik organizowane są nowe, ekscytujące wyścigi. Walentynkowe. Oprócz wyścigu grupowego z zeszłego tygodnia, teraz Love Westberg organizuje dodatkowo nowy wyścig, w którym można brać udział w pojedynkę. Jeśli w nim wystartujesz, twój koń uzyska aż 750 punktów doświadczenia. Ukończ wyścig, aby otrzymać serduszka, które można wymienić na wspaniałe nagrody. Pamiętaj, że musisz najpierw spróbować się w wyścigu grupowym Love, inaczej wyścig z przeszkodami nie będzie dostępny. Obchody walentynek w Jorvik potrwają tylko do środy, więc koniecznie wybierz się do Love. Muuu! Pozdrowienia od Crow z Jorviku. Wszystkie jorwickie młódźki przeszły renowację w tym tygodniu, dlatego warto zobaczyć, jak teraz wyglądają. Muuu! Targ koni w tym tygodniu. Eddie i Ferdinand organizują targ koni w pobliżu miasteczka Srebrnej Polany. Nie zapomnij wpisać tam i wpaść tam i przyjrzeć się ich ofercie. A reszta to jest wiadomość o premierze pierwszego sezonu Together. No i fantastycznego tygodnia. Więc teraz idziemy sprawdzić ten wyścig. Ruszamy. Dobrze. Witaj, Heidi! Czy to ty, Angel Star? Super, walentynki są dla każdego. Aby uczcić wyjątkową więź między wami, przygotowaliśmy specjalny wyścig z przeszkodami. Miłej zabawy! Tu mamy 15 dla siebie. No i się plus 750. I serduszko. Już startujemy sobie. Naprawdę, jakby takie wyścigi były, to każdy byłby chętny do trenowania konia. Tak jak według mnie. Kurczę. Pierwszy wyścig już zamieniłam. No, dobra. Kurczę, to jest trudniejsze niż myślałam, ale takie przyjemne dla oka. To jest ta przeszkoda z wodą. Kurczę, gdzie tu jest następna przeszkoda? A, tutaj. Okej. To teraz do Love.
Pięknie! Poszło wam rewelacyjnie, aż miło było patrzeć. Szóstka z plusem, Hiding i Angel Star to drużyna marzeń. Wróć tu jeszcze kiedyś, jeśli zechcesz poprawić swój czas. Udanego dnia świętego Walentego, do zobaczenia! O, jaka fajna torba! Czekajcie. Zobaczmy, czy ta torba będzie dla mnie dobra. Idealnie pasuje i teraz możemy sobie... Dobrze. I teraz jeszcze raz przejedziemy sobie wyścig. Teraz się skupię bardziej, ale i tak nie obiecuję, że mi wyjdzie. A tu jest. Mimo iż się jedzie któryś raz z rzędu ten wyścig, to i tak człowiek może się pomylić. Na przykład za późno skoczyć albo, no nie wiem. Tu mamy tą przeszkodę z wodą. Przypominają mi się te wyścigi od tego pana. Tego, jak mi tam było? No, nie pamiętam, jak mi tam było. Ale od tego pana, gdzie wyścigi są za 350, ale ten jest za 750. Czyli jeszcze lepiej. Potem pójdziemy sobie zrobić te zadanka z Dundul. I tutaj skaczemy. Ok. I jeszcze raz jedziemy do... Lof. I zobaczymy, co nam to da. Ciasto. Dobry pomysł. No to teraz jedziemy do Dundul. Widzimy się w Dundul. Jesteśmy w Dundul i pozdrawiam Mirę Kingkip. A teraz jedziemy do Rani i do góry. Nie będę okręcała. Obcy. No nie wiem, jak to się mówi. Po prostu pójdę sobie o tutaj. I jak już widzimy, mamy ranie. Hi Dean, to ty? W samą porę przyda się dodatkowa para oczu. Mama jest już na wiecu. Ale zapomniałam wziąć dodatki do przemowy. Muszą gdzieś tu leżeć, trzeba je jak najszybciej znaleźć. Mama lada chwila zacznie swoje wystąpienie. Dobra. Kurczę, koniu. A, dobra, już mam. Jak dobrze, że je znalazłeś. Tak się denerwowałam. Tak się denerwowała. Tym wystąpieniem fatalnie by było, gdyby się zacięła z powodu braku notatek. Musimy dostarczyć mamie notatki. Jest na wiecu w mieście. Ruszajmy. No to ruszajmy. A może tak skrótem pojedziemy? No dobra, pojedziemy tędy. O, już jesteśmy.
nie, za późno. Moje notatki, jak mogę wystąpić bez nich? Nie potrzebujesz ich, Sigrid. Mów od serca, jak powiedziałaby Rania. Uwierz w siebie. Rania, jeśli ona wierzy we mnie, choćby dla niej muszę spróbować. Okej. Dzień dobry. Mamo, dasz radę. Babcia mawiała, że w żyłach Warangerów płynie krew wojowniczek. Nie wiem, czy to prawda, ale mogę powiedzieć jedno. Dundur jest domem mojej rodziny od pokoleń. A jeśli mówią, że jako radna będę za was walczyć, to dlatego, że walka o Dundur jest jedyną rzeczą, którą naprawdę potrafię. My, mieszkańcy Dundur, dbamy o siebie nawzajem. Słuchamy siebie nawzajem, pomagamy sobie nawzajem. Może nie posiadamy wiele, ale dzielimy się wszystkim, co mamy. Nie sprzedajemy naszych cennych zasobów korporacjom. Może nie mam tak dużego domu jak Skoll, ale zapewniam was, że ktokolwiek będzie potrzebował łóżka do spania lub ciepłego posiłku, zostanie przyjęty u Warangerów z otwartymi rękami. Bez względu na to, czy jesteś urodzonym Dundulczykiem, czy przybyszem z zewnątrz. Jeśli masz serce Dundul, należysz do jednej rodziny. Sigri, Sigri, Sigri! Mamo! Nie też może wiedzieć. Mama dała czadu, co? Aż czuć energię tłumu. Trudno będzie Skolowi przebić tę mowę. No ja nie wiem. Oho, chyba właśnie zaczyna. Porozmawiamy z mamą, kiedy skończy. Ja już się boję, co wymyśli. Chciałbym podziękować mojej przyjaciółce Sigrid za tę poruszającą przemowę. Mieszkańcy Dundul dbają o siebie nawzajem. Sam bym tego lepiej nie powiedział. Ale żeby pomagać sąsiadom, nie trzeba zasiadać w radzie. Bycie liderem to nie to samo, co organizowanie przyjęcia. Bez urazy dla Sigrid i jej ziemskiej zapiekanki. To prawda, doszło ostatnio do pewnego incydentu z wodą, ale gdyby nie podjął tych kroków, musielibyśmy zamknąć stajnię, a pani Shorthouse nie otrzymałaby szczepionek dla lisów. Trzeba by było też zamknąć placówkę Straży Leśnej. Lider musi podejmować trudne decyzje, dlatego potrzebny jest ktoś z doświadczeniem, kto potrafi działać jak równy z równym w kontaktach z miastem Jorvik. Komu więc zaufacie? Dobrodusznej budowniczyni okrętów bez doświadczenia politycznego, czy osobie, która przez ostatnie 8 lat dbała o wasze bezpieczeństwo? Tak! Ta woda i wilki rozgoryczone to było dla bezpieczeństwa. No jasne. Bo ja wiem, ma trochę racji. Lubię Sigrid, ale czy wystarczy jej doświadczenia? Jeszcze 4 lata. Tak myślałem. A jeśli Skoll ma rację, jeżeli rzeczywiście nie nadają, to był wielki błąd. Wcale nie. Tylko on nie umie. Dziękuję, że wierzycie we mnie, ale Skoll ma rację. Nie wiem, co sobie wyobrażam. Mieszkańcy Dundur zasługują na lidera, który zna wszystkie te mechanizmy. Niepotrzebnie robią sobie nadzieję. Wcale nie ty. W ogóle Skoll o bezpieczeństwo wasze nie dbał. Woda i wilki. Pff, to było bezpieczeństwo, jasne. Nie mów tak, mamo. Dałaś się podejść temu perfidnemu Skollowi. Przecież słyszałaś ludzi. Kochają cię. Ufają ci. Może i tak, ale po przemowie z kolei jakby zapomnieli, że zaprzedał się korporacji. Koniec końców liczy się doświadczenie. Nie zawsze. Proszę, mamo, nie poddawaj się. W dniu wyborów przypomną sobie, komu naprawdę leży na sercu interes miasta. Dobrze, Raniu, zrobię to dla ciebie. Nie dla mnie, dla Dundur. To nasz dom. Oj, sorry. Przewinęłam to. Ojej. Dobrze mówisz, nie możemy dopuścić do zwycięstwa z kola. A za nią mieliśmy. Ja już się. Nie mogę patrzeć na to, jak mama traci pewność siebie, ale trudno ją o to winić. Nigdy się czymś takim nie zajmowała, ale z naszą pomocą nie ma się o co martwić. No.
Ludzie są jak chorągiewki. Najpierw wywiatują mamie, a chwilę później znowu popierają z kola. Trzeba im przypomnieć to wszystko, co mama dla nich zrobiła, a jeśli się wahają, musimy dowiedzieć się, jak pozyskać ich głos. Wiem, od czego zaczniemy. No, też jestem ciekawa od czego. Jolene Mouskart prowadzi stajnię w Dundul. Mama pomaga jej w pracach stolarskich i naprawach, a nawet zdobyła trochę siana, gdy stajnia miała kłopoty. Teraz, gdy do Dundul znowu mogą przybywać goście, pewnie znów przydaje się pomoc. Oraz delikatne przypomnienie, kto służył wsparciem w trudnych czasach. Dering i ja spotkamy się z tobą przy stajni. Okej. To jedziemy tam. Czemu do domu z kola jest w Walentynie? Gdzie my mamy tę panią Mums? House? Czy jaki tam był? A tutaj. Serio? Ona tu była? Nie, nie było. Dzień dobry, Rek. Witam w stajni Dundul. Czy przybyłaś przypadkiem na piknikowy rajd konny kusujących smakoszy? Nie? Co za ulga? W takim razie zapraszam. Możecie się rozejdzie, ale musisz sobie dać radę. Sama nie mogę ci towarzyszyć, bo lada chwila pojawi się grupa turystów, a konie są jeszcze gotowe do jazdy. Wciąż tutaj mówiłam przecież, że to nie jest najlepsza pora. Mam roboty po łokcie. Jolene. Skoro jest tyle do roboty, dlaczego nie poprosisz o pomoc? Rania, miło znowu widzieć ciebie i Delingra. Słyszałam, że należą ci się podziękować za wypożyczenie tych pseudo lekarzy z miasta. Ja też w tym grałam, no ale cóż. To była praca drużynowa. Jak zawsze mawia moja mama, każdy problem da się rozwiązać. Jeśli możesz zaufać swoim bliźnim, dlatego kandyduję do rady. Jestem pewna, że może liczyć na twój głos, prawda? Ciekawe, że o tym wspominasz. Wiesz, że uwielbiam się gry, ale powiedzmy, zjawił się tutaj radny z kolei. Powiedział mi o swoich wielkich planach dotyczących małych firm w Dundur. Jest w kontakcie z zespołem marketingu w Jorvik. Mówi, że przez najdłuższe inwestycji, gdyby całym twoim wsparciem była obietnica Skola, stajnia nie działałaby już od dobrych kilku lat. W tym czasie moja mama zawsze służyła ci pomocą. Nierzadko z młotkiem w ręku. Mówisz, że masz pracy po łokcie? Po prostu powiedz nam, co mamy robić. Ech, masz rację. W takim razie posłuchajcie. Muszą osiadać 6 koni, spakować prowiant i znaleźć przewodnika, który gdzieś się zawieruszył. Jeśli pomożecie mi to wszystko ogarnąć, będę miała pewność, że rajd kusujących smakoszy dojdzie do skutku. Czyli przez cały rajd się poruszają kusem? Serio? Już się robi, Jolene. Na warangerów zawsze można liczyć. Tylko nie wiem, czy na nią można liczyć. Po tych wszystkich przygodach z ratowaniem strumienia w Dundul, prace stajenne są strasznie nużące. Dobrze, że przynajmniej nie trzeba wynosić gnoju, haha. No racja. Zacznijmy od osiodłania koni dla gości i gości Jolene. Co ja dzisiaj czytam? Dasz sobie z tym radę sama, prawda? Aż tutaj czuć skórę siodłem, więc na pewno masz wszystko, czego potrzeba. Ja pojadę zająć się prowiantem na piknik. Spotkajmy się w kawiarni, kiedy już skończysz. Aha, gdzie jest kawiarnia? A ja nie wiem, gdzie jest kawiarnia. O, jakie piękne. Nawet Szwed tu się ustał? Serio? Wow. No to szedłamy koniec. Może od razu wezmę wszystkie siodła. Co ty się tak robisz? A to myślałam, że z przodu się bardziej siodła konie. Ja mam takiego karego.
tam ustawiłam kamerę. Kawiarnia, kawiarnia, kawiarnia. Nie wiem, czy przypadkiem nie ominęłam kawiarni. Nie, jest dobrze. Siodła i torby są już na koniach, to świetnie, bo prowiant jest gotowy do zapakowania. Prowiant na piknik jest gotowy, ale nie zmieści się do jednej torby na siodło. Musisz go przywieźć na grzbiecie konia. Spakuję wszystko, bo on już wstaje. Aha. No ciekawe. A jakbym pojechała kusem? Ile to mi zajmie? O, zrozumiałaś. To zajmie tak długo trzeba. Ja wiem, że na prościznę poszłam. A to trochę takie żmudne, tak wstępem się cały czas. Bosko pachniały te lunche. Nie zostały przypadkiem jakieś kanapki do spakowania prowiantu do torreb na siodło? Haha, żartuję. Prawie gotowe. Teraz pozostaje tylko znaleźć przewodnika i Jolenę. Na pewno chodziło o Alonso. No wiesz, tego strażnika leśnego. Goście z nim przepadają, zwłaszcza kobiety. Ciekawe dlaczego. Tak czy siak do tego żądania wystarczy jedna z nas. Może skoczyć do placówki Straży Leśnej i przekazać Alonso, że Jolene czeka na niego. Ale... Aha, bo on mi teraz zniknął, tak? No dobra. Tak normalnie to tutaj nie tak stało, ale... Biegniemy. Hop do góry i o, jest tam. Kurde, znowu przemiałam. Potrzebuję tylko... Ładny jest. No, ta miniaturka jest ładna.
Potrzebuję tylko chwili na spakowanie map i przewodników na rajd. Może pojedź przodem i zawiadom Jolenę, że zaraz będę. Mam tego. Ale to najpierw jedziemy do Rani, a nie do Joleny. Klub jeździecki kursujących smakorzy zjawi się tu lada chwila. Ładny samochód. Trzech ludzi się zatoczyło. Słabo jakoś. Już tu są. Ojej, mam nadzieję, że wszystko jest gotowe. Miło mi was powitać w stajni Dundą. Czeka was niezapomniany rajd. Proszę za mną. Konie są już osiodłane i gotowe do drogi. Co za słodki kon. Ten lunch pachnie wyśmienicie. Brakuje tylko... Dzień dobry, panią. Słyszałem, że potrzebujecie przewodnika do oprowadzenia po wszystkich pięknych miejscach mistrza. Pięknych miejscach mdleje. Raniu Hajbin, wygląda to, że wszystko się odbędzie zgodnie z planem. Naprawdę ocaliście mi skórę tak jak kiedyś Sigri. Cała czynność po naszej stronie Jolene. Prawdziwi Dulczycy pomagają sobie bezinteresownie. Głupia byłam, że w ogóle myślałam o poparciu z kolei zamiast kogoś, komu zawsze leżało na sercu moje dobro. Oddam swój głos na Sigri i do tego samego będę przekonywać moich znajomych. A teraz wybaczcie, muszę się zająć rajdem konnym. Do zobaczenia, dziewczyny. Powodzenia w wyborach. Pomaganie ludziom to taka frajda, robiłabym to z chęcią, nawet gdybyśmy nie musiały pozyskać przy tym wyborców. I wiem, komu pomożemy teraz. Czy przemierzając las nie zauważyłaś małej chatki oddalone od miasta z koniem i ogródkiem ziołowym? Mieszka tam pewna młoda kobieta, nazywa się Kora, jest równie miła, co nieśmiała. W szacunku dla jej prywatności nie zadaję jej nigdy zbyt wielu pytań. To, co robi w lesie, ale może powinniśmy być trochę mściwskie? W końcu zależy na... Bądź też należy do społeczności i jej głos się liczy. Ścigajmy się do chatki Kory. Do zobaczenia na miejscu. Ups. Aha, fajnie. 85%. Aha, czyli ona już pomknęła. Nie, tutaj jest. Ale ona tak wystrzeliła jak piernicze. Oj, ja pierdzielkuję. A czemu ja mam trudniejszą drogę niż ona? Mam prawo do takiej samej szybkiej trasy. Co? Do... To ona, nie takie jakieś powygnacje. No. To jest dziwne. No teraz jej na pewno nie dogonię. O, nie ma mowy. Ach, kolega. A dlaczego? Dlaczego się zawody nie powiodły? Wjechałam coś nie tak, czy co? No dobra, nie będę się teraz z nią ścigała, tylko po prostu pojadę w linii prostej. I ciekawe, dlaczego źle przejechałam. Przecież przejechałam niegodnie z panem. Dobra, nie wiem. Będzie pierwsza. Aha, bo ja mam przed nią być, tak? No ja się kręcę. To takie beznadziejne. Przecież ona wystrzeliła do przodu. A ja nie mam szans nawet jej dogonić. Zwłaszcza, że jak się śpieszę, to tym bardziej zahaczam od każde drzewko, jakie tu w ogóle istnieje.
znaczy, że ona miała prostszą trasę niż ja. Bo ona nie ma tego. Dlaczego ja niby mam być przed nią? Aha, dobra, fajnie. I tak jest przede mną magia. Ależ tu pięknie, te dźwięki, zapachy lasu. Rozumiem, dlaczego Kora chce tu mieszkać sama. Nie narzucajmy się jej zbytnio. Zostań tutaj, a ja pójdę się przywitać. Aha, fajnie. Kora, cześć, miło cię znowu widzieć. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadzamy, ale jest jedna sprawa, którą... Wiem, dlaczego jesteście tutaj. Naprawdę? Twoja mama kandydatuje na radną i zdobywacie głosy. Jesteś telepatką? Staszek mi powiedział. Aha, czyli ktoś tu już był przed nami. Skąd? Nie, ptaszek mi powiedział. Taki prawdziwy. Świr? Piłki słodki. Piu? Hihi, i wszystko w porządku. Ćwierkać to przyjaciel. Czyli pewnie już wiesz, że za chwilę odbędą się wybory na nowego przewodniczącego Rady Dundur. Zdecydowałeś już, na kogo zagłosujesz? Gdyby to zależało tylko ode mnie, zagłosowałabym oczywiście na twoją matkę, ale nie mogę głosować tylko na swoim imieniu. Zdanie zwierząt też musi zostać uwzględnione. Takie są szybkie, w większości popierają twoją matkę, ale wiewiórki składają się ku Skolowi. Twardy orzech do zgryzienia. Swoją drogą, co właśnie mają wiewiórki do wyboru? Cóż za arogancja. Teraz nie wiem już, czy chcę oddać głos na twoją matkę. Przepraszam, ja tylko nigdy nie przypuszczałam, że... Aż oczywiście, nie miałam nic złego na myśli. Uwielbiam zwierzęta. Konie, każdy je uwielbia. Nie tylko konie. Ostatnio znaleźliśmy lokalną watachę wilków przed ludźmi, którzy je potruwali. A jedna z moich najbliższych przyjaciółek jest weterynarzem. Chcę wam zaufać, jest jedna sprawa, w której przydałaby mi się pomoc. Co wy na to? Zgoda, no niech będzie. Okej, aha, maga się tutaj przyteleportowała. No super. Zwłaszcza... Zaszczytem jest rozmawiać z tobą, Heidi. Niech przyświeca ci światło Aileen. No. Czyli ona wie, że jestem Heidi? Jeśli chcecie zdobyć mój głos, zróbcie to... Zbierz grzyby księżyczaki rosnące przy brzegach jeziora Misfar i dostarcz je tajemniczemu znajomemu Kory, który mieszkał u podnóża wodospadów w Valdal. Co prawda mieszkam samotnie, ale mam znajomych. Na północy mówią o ludziach, o ile ma to jakiekolwiek znaczenie. Ci znajomi, w cudzysłowie, liczą na moją pomoc w zbieraniu pewnych grzybów rosnących w Misfar. Nazywają się księżyczaki. Ponieważ rosną tylko w czasie określonych faz księżyca, można je znaleźć przy brzegach jeziora. Jeśli uda wam się zabrać trochę tych grzybów i zawieźć je moim znajomym, Valdal będę miała odpowiednio dużo czasu, żeby dojść do porozumienia ze zwierzętami w sprawie oddania głosu na Sigri. Valdal, nigdy tam nie byłam. Heidi, mogę pojechać z tobą na twoim koniu? Będzie fajowo. Mój znajomy mieszka w niedużym domku po drugiej stronie mostu u podnóża wodospadu. Avalon. Stąd wiedziała, że ja z Aiden chyba tak bardziej. No to lecimy. Może o Avalona tutaj chodzi. I stąd wiadomo, bo Avalon jest z Aiden i no w sumie wymówił coś o mnie. Pewnie. Coś tam szepnął i dlatego ona zareagowała tak, a no nie inaczej. Ale jest już księżyc? Serio? Jest księżyc? Naprawdę? To jest w określonych fazach. No dobra, ale to nie zmienia faktu. Aha, bo ja na kamień wpadłem, tak? Dobra. Nie widziałam, że te zadania są jeszcze fajniejsze. Ale ta akcja się rozkręca. Tu nie tu. A, tutaj, bo tutaj jest to. Kurczę, ominęłam jedno. Ojojoj. Wracać tutaj. O, i załatwimy już wszystko. I pojedziemy do Valdal. Pewnie o Avalona chodzi. Dobra. Więc widzimy się w Valdal.
No tak, już jesteśmy w Dundur. Szkoda, że te postacie wyrzynają się w koniec. No ale cóż. No wiedziałam, że to Avalon. Stąd właśnie Kora wiedziała, kim jestem. Jak się nazywam. Cześć, Avalon. Hajdin, cześć! Co cię sprowadza? Elizabeth nie wspominała o żadnych pilnych misjach. Czy świat znowu jest w niebezpieczeństwie? To znaczy bardziej niż zwykle? Nie, chodzi tym razem o grzyby. Misje? Jakie pilne misje? Och, nie tylko ty, hehe. To było nawiązanie do pewnej, jakby to powiedzieć, kampanii RPG, w której bierzemy udział Hajdin, Kora i ja, Elizabeth, jest naszą mistrzynią gry. Mówisz o jednej z tych gier, jakie sprzedają w sklepach fioletowy kucyk w centrum handlowym? Po co grać w coś takiego, kiedy jest tyle prawdziwych przygód do przeżycia? No cóż, o gustach się nie dyskutuje. O, to są grzyby księżyczaki z mistwa. Wspaniale, no nie wiecie, jak się cieszę. Do kampanii RPG? Dokładnie, no dobrze, już sobie pójdę. Muszę poćwiczyć zaklęcia na smoki i takie tam. Ale się wyrwał. Ja wiem dlaczego. A bo ona jest... No proszę, ty i Kora macie wspólnych znajomych. Fajnie, świat jest taki mały. Jaki jest ten twój znajomy Avalon? Jego głos brzmi tak... Na pewno ma ładną twarz. No, zatem nie wiem. Dzięki, że wzięłaś mnie ze sobą. Nie ma co tracić więcej czasu. Wybory są tuż, tuż i przed nami wciąż dużo roboty ze zdobywaniem głosów dla mamy. Wracajmy jak najszybciej do Kory. Okej, dobra. No to widzimy się w Dundur. No to już jesteśmy i jedziemy do Kory. Ale nie powiem, ta gra słów tego. A balona była całkiem niezła. Ale pozdrawiam. Dziękuję za wyręczenie mnie w tej dostawie. Nie cierpię jeździć do Waldal. Za dużo tam ludzi. No ja się nie dziwię, jak ty osoba, która nie lubi zbyt wielu ludzi. Wszystko już ustaję z moimi leśnymi przyjaciółmi. Przytłaczająca większość jest za Sigri. Wyłamało się tylko kilka jeży. Twoja matka ma mój głos, Raniu. Dziwna dziewczyna jest tak blisko ze zwierzętami, a wydawało mi się, że jest... Ja z Delingiem mam taką mocną relację. No, w sumie ja też mam mocną relację ze swoimi końmi. A szczególnie z Dragon Princem, czyli startowcem. Muszę przyznać, że pozyskiwanie głosów jest dużo trudniejsze niż się spodziewałam. Do wyborów zostało już niewiele czasu. Chciałabym jeszcze wybrać się do jednej osoby. Kirsty Griswold. Jest to dość niedawna, ale jej dziadek Birk był dobrym znajomym mojej mamy. Kirsty mieszka na starej farmie na zachód od Dundu, przy starojorwickiej drodze. To tak daleko od miasta, że kto wie, czy nie zapomniała o wzięciu udziału w wyborach. Nie możemy do tego dopuścić. Ruszajmy. Ej, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Tania, czekaj, stój, czekaj na mnie, Tania. Ja nie wiem, gdzie to jest, przyjaciółko. Nigdy nie byłam nigdzie tak. Możliwe, że ja się po prostu prędzej zgubię niż znajdę miejsce. No ale cóż, starojorwicka droga. No tak ciekawe, tam gdzieś jest starojorwicka. Dobra, zobaczymy lepiej mapę. Tak. To my musimy tutaj, stępka. Tutaj jest przy wyjeździe. No dobra. A tu po prostu może weźmiemy podwózkę do jodłowego gaju, bo... Czekajcie, weźmiemy razem podwózkę do jodłowego gaju i stamtąd pojedziemy do Dundu. Tak, cudownie. Tym razem udało mi się skoczyć. No to zabieramy się do jodłowego gaju. Skajodowy gaj. I tam sobie po prostu przejedziemy do tego miejsca.
Bo tak trzeba byłoby przejechać przez cały dom. No to jedziemy do tego miejsca. Ja przepraszam, że jestem niesystematyczna w tych wszystkich zadaniach i tak dalej. Ale no cóż, nie zawsze mam czas na nagrywanie. A kiedy już mam ten czas, no to czasami trudno mi zmontować odcinek, bo mam wersję taką tą darmową Bandicama, no i tak wiecie. Tak trochę trudno jest. Mam nadzieję, że to wam nie przeszkodzi, że urywki zadań tych będę wrzucała na kanał. Bo jak wiecie, nie zawsze po prostu mi się chce, albo nie zawsze mogę. Albo gram na jakimś innym komputerze, czy tam laptopie i nie mam dostępu do konta, albo nie pozwalają mi programów, bo czasami mój laptop odmawia posłuszeństwa, no i tak wiecie. Więc mam nadzieję, że wam to nie za bardzo przeszkodzi. Ale będę starała się nakręcać wszystkie aktualizacje. Ale jak się nie ma tej wersji bezpłatnej, no to trochę trudno montować odcinki, bo trochę się tam nazbiera tych odcinków. No i tam. Miałam też wrzucić odcinek z Dundul, jak odkrywałam to Dundul. Ale. No cóż, pogubiło mi się wszystko razem, zarazem. I tak nie za bardzo mogłam. A więc ten nie przejedziemy. Muszę dojechać do tej drogi i potem skończyć. Nie wiedziałam, że tu jest takie coś jak farma. I tu może jest Grodowska. Miasto Jorwik nic nie ma. Hemno. Bo może tej dróżki tu nie było, albo była i nigdy tu nie jeździłam. Nie, nigdy mnie tu nie było. O, tutaj jest. O, ładna. Kurczę. Ty masz konia? Musisz znać się na farmerskich sprawach. Pomóż mi! No mam konia na 36 albo 37, no ale nie znam się na farmie. Przepraszam, że cię wystraszyłam. Sprowadziłam się tu niedawno z miasta Jorwik. Mieszkam sama i mam roboty po pachy. Twój dziadek był przyjacielem naszej rodziny. Dobrze widzieć, że ktoś znowu opiekuje się tym miejscem. Dzięki, Rania, tak? Pamiętasz nasze spotkanie przed kilkoma laty? Ty byłaś jeszcze dość nieśmiała. Nie przypominam sobie, żeś miała konia. Nabrałaś nie lada w prawie w dzieciństwie. Denning jest moimi oczami. To on otworzył dla mnie świat. Dzięki niemu mogłyśmy się poznać. Ja i Hayden. Hayden, nie wiem jak to się czyta. Nie wiesz nawet jaka to ulga. Praca na farmie jest w rzeczywistości dużo cięższa niż w grach. Aha, bo ona gra w te rzeczy. Właśnie kartkowałam księgi mojego dziadka i wyglądają na to, że często współpracują z jakimś Steve'em. Nie ma nazwiska Steve'ów, jest na pęczki. To mnie płonna nadzieja, ale być może znasz jakichś rolników o takich imieniach? O takim imieniu, no tak, Steve z Srebrnej Polany. Albo z farmy Steve'a. Tak? Super, być może pogadasz z nim o moim problemie z wronami z żniwnych zagwozdkach. Okej, to jest pierwsze. Potem mamy Big Bonnie. A to no. Zgodnie z zapisami w księdze dziadka, ostatni raz zlecał naprawdę komuś o nazwisku Big Bonnie. Taki ktoś chyba nie istnieje, jak mielibyśmy go odnaleźć. Co to, znasz ją? Wspaniale, to może poproś, żeby tu wpadła, kiedy znajdzie trochę czasu. I potem mamy Andy'ego. Gdy tu pierwszy raz przyjechałam, mały Andy pojawił się z kurczakiem. Mówił, że to taki podarunek na przywitanie, bez żadnych zobowiązań. Ale gdybym potrzebowała więcej zwierząt, to mam się do niego zwrócić. A czym byłoby gospodarstwo bez zwierząt, prawda? Zamówiłam komplet trzody. Nazwał go kolekcją starego McDonalda. Połowa zwierząt przybyła na miejsce, ale krów ani widu, ani słychu.
Mogłabyś poszukać tego nic ponia Andiego i sprawdzić, co się stało? Okej. Okay. No to nie wiem. Najpierw pójdziemy chyba do na farmę Steve'a. Tam mamy aż dwa zgłoszenia. Jeden. Nic. Więc tak, no wiecie. Tu mamy już Steve'a. No wiecie, to trochę tam trudno było. Żniwiarz Steve. Hej Heidi, dawno się nie widzieliśmy. Co mogę dla ciebie zrobić? A, nie zrobić. Christy Griswold? Czyżby to krewna Birka Griswolda, tak? Długo się znaliśmy z Birkiem. Był dla mnie jak mentor, gdy zakładałem swoją farmę. Z przyjemnością odwdzięczę się za tamtą przysługę, pomagając jego wnuczce. Tak, przepraszam za takie czytanie. Na początku to chyba przydałoby się jej strach nawrony. Chodzi o to, że nie tak łatwo teraz odstraszyć te ptaszyska. Parę kijów i szmat nie wystarczy, żeby je przepłoszyć. Trzeba się bardziej postarać. Oto co możesz zrobić. Obok sklepu Donalda w miasteczku znajdziecie taki kosz ze starym halloweenowymi kostiumami. Wybierz jeden z nich, przy komórce znajdziesz stare grabie, które posłużą za stojak, a przy okazji weź trochę siana ze stajni. Gdy już zbierzesz wszystkie elementy, przyjdź do mnie. No a jak mówisz, że znajdziecie, to chyba chodzi ci o mnie i o moją wierną Angel Star. To my już to siano od razu weźmiemy. Tak myślę. To nie ma sensu. Aha. To tam my mamy jeszcze jakieś inne siano? Bo nie kapuje. Tu już wzięliśmy. Tutaj są takie grabie. Nie jestem pewna. Albo tu niczego nie ma. Aha, ja pojechałam źle. Może tutaj jest. Jest totalnie nie wiem. Gdzie to jest? A, dobra, tutaj już mam. Mam te grabie. No i idziemy do miasteczka z pewnymi polami. O, Donalda. Donald to ten... A, Big Bonnie tam mamy. I tam my tu jeszcze mamy. To my do tego... Aha, dobra, więc tutaj mamy... I idziemy teraz... Kurczę, koniu. Dobra. Aha, bo tutaj są... Potem pojedziemy do Big Bonnie. Starego szpeda też ma. Obrócisz się do mnie? Doskonale, a teraz patrz uważnie. Uklepać tu, przyklepać tam i jeszcze kilka garści słomy. Strach, że aż strach wszystkie wrony osiwieją z wrażenia. To mi się trochę cofnie. Tak? Nie, nie mam jeszcze. Zabierz stracha na wrony z powrotem do Kirsty i powiedz jej, że wkrótce się tam zjawię, żeby jej pomóc. Wygląda jak na farmie Steve'a, ale okej. Teraz idziemy do Big Bonnie. Big Bonnie jest tutaj. No i coś naprawić, tam postukać. Na rozżarzone żarna. To znowu ty. Co się tym razem wydarzyło, Heidi? Znowu czas za szybko mija. Muszę tylko wziąć sieć. Co to? Ktoś potrzebuje fachowej pomocy mechanika u Birka? Uwielbiam tę starą farmę. Gdy zamykam oczy, wyobrażam sobie gospodarstwo. Właśnie tak wygląda. Bez obrazu dla Steve'a, ale Birk Griswold naprawdę stworzył farmę jak z obrazka. Jeśli jego wnuczka potrzebuje pomocy w sprawie maszyn, może liczyć na Big Bonnie. To cudownie, bo właśnie w tym celu tu jestem. Tylko wezmę szybko narzędzia i zaraz ruszamy do Kirsty.
Chwila, nie ma ich. To naprawdę jakiś szprych mojego planu. Mówię w przenośni. Metaforycznie, plany nie mają szprych. No brawo. Ja mogłam być, jak mogłam być taka niemądra. Zostawić ten cały niebezpieczny sprzęt w miasteczku. Jeśli radny się dowie, wywiezie mnie stąd na taczce. Właściwie to w podobny sposób się tu dostałam. W każdym razie musimy znaleźć te narzędzia, zanim srebrna polana popadnie w ruinę i zraśnie chwastem. No nieźle z kim robiłaś. To szukamy tego. O, tam już jest coś pierwszego. Pewnie nic nie znaleźliśmy. No, mówiłam. To będzie jak kula u nogi. Tu nie ma, prawda? Nie, nie ma. Nic nie ma. Ech, gdzie to może być? Albo nie tu? Może tam do góry? Tak szczerze? Czasami te zadania są tak trudne, że trudno je określić po imieniu. Kurczę, tu też nic nie ma. Zaraz popadnę w tragedię. Ja tu nic nie widzę. Nic nie ma. Nadzieję, że przyjadę jeszcze raz. A tutaj mamy. Tylko jak tam się mam dostać niby? Przepraszam. A tak, aha, czyli nic nie znaleźliśmy. Ile tych miejsc jeszcze tu jest? Uwierzcie mi, że nie lubię szukać rzeczy, gdzie i tak wiem, że... Aha, mam jedną rzecz. Gdzie muszę znaleźć kilka rzeczy, a to nie takie łatwe. No. Pojedziemy za tymi budynkami, może coś się znajdzie. Albo się nie przeciśniemy. I... No, widać. Nie przeciśniemy się. Fajnie. I takie wszyscy sobie myślą w tych sklepach nie tylko. Co tu robi dziewczyna na koniu? Ciekawe, skąd się wzięła, czy się urwała choinki i co robi pod oknami na koniu? To cudowne uczucie. Kiedy wiesz, że nic nie znajdziesz, a i tak musisz szukać do zadania. Ach, tu mamy. Nic nie znajdziemy. Takie oczywiste. Tak normalnie tam coś było, o tu jest. No cóż. Znalazłam. To wszystko ma ręce i nogi. To nie ma rąk ani nóg. To zabawa. Tu mamy butelkę. Tam mamy kolejny. Nie znalazłam nic interesującego. No, jakby to nie była dla mnie niespodzianka. Wow, dwa z trzech. Gdzie to ja jeszcze mam tu szukać? Gdzieś w dole, tak? Trzeba znaleźć to i... Tylko nie wiem, gdzie. Bo to niby tak pokazuje, a jednak nie pokazuje. O cholerka, no. Tutaj nie. Jadę kolejny raz tutaj, żeby się przyjrzeć. Nie?
bo ja przyniosłem. No, a ja tu nigdy niczego nie znajdę. To jest niemożliwe. Ja tu nic nie widzę, bo jestem ślepa. Tego nie znajdę. Ta wiedza, kiedy wiesz, że nie znajdziesz. No to niby gdzieś jest tutaj, ale tak naprawdę nie wiem, gdzie to jest. No cholerka, no. Nie tu. Na pewno nie tu. Trzeba sprawdzać w ordynarnych miejscach. Czy w ogóle tu może w wieży zegarowej jest. Skoro tak większość to może. Akurat tutaj jest. I idziemy do góry. Nie tu, do góry. O, mam. I spełnione. Kurczę, dobra. Nie całuj się ze ścianą. Znalazłaś mnie? Och, Bogu, dzięki. Jakaś to ulga, pocałowałam ze szczęścia kozę. A może masz ze sobą kozę? Nie? To, no to przy innej okazji. Aha, no. Trochę dziwne, ale... Wszystko już mam. Będę u Kirsty za 2 machnięcia ogonem. Jagnięcia. To 1,5 machnięcia wrośnięte owcy w systemie metrycznym. Droga do gospodarstwa Birka jest trochę długa. Możliwe, a na nieuniknione, że... Ugryję te narzędzia po drodze. Lepiej ty je zawieź, bo wtedy będzie... Wtedy nie będę miała czego zgubić. Najwyżej siebie. Powiedz Kirsty, że już niedługo się zjawiam, żeby naprawić im maszynę. Okej. Okay. Okej. Okay. To teraz ten. Jedziemy do Jodowego Gaju, a potem jedziemy do Endiego i te załatwiamy te trzody, te krowy, te, co to tam było. Idziemy do Kirsty. A ja myślałam, że już będą wyjść. No i tak chciałam powiedzieć. No trochę tego poziomu nadgoniłam. Tak szczerze. Tu mamy wioska Jodłowy Gaj. I tam właśnie sobie pojedziemy. I no. Pojedziemy do Endiego. Andy teraz nam został i tego niego sobie tam do tego miejsca. Już widzę to miejsce spotkania. Nie widzę aż tak wyraźnie, ale mniej więcej wiem, gdzie jechać. No tutaj. Teraz polecimy tutaj. Gdzie ty masz te trzody? Gadaj mi tu, chłopcze. Gdzie ty masz trzody? No, przyznaj się. Hej, Din, co cię sprowadza w te strony? Tak sobie przejeżdżałam. Krowy jeszcze nie dotarły do Kristy. O, rany. Jak widzisz, mam od ręki mnóstwo kurczaków i owiec, ale w przypadku krów muszę składać specjalne zamówienia. Krowy dla Kirsty trochę się opóźniły, ale powinny już tam być. Ech, co jest z tymi krowami? Wysłałem je z mapą i całym wyposażeniem. Serio? Myślisz, że krowy wiedzą, czy to mapa? Musiały się zgubić. Może pomogłaby się nakierować? Sprawdź tu na drodze stąd do Mistral. Jeśli znajdziesz jakieś zabłąkane krowy, daj im kruksańca i sprawdź na właściwy szlak.
I powiedz Kirsty, że wkrótce wpadnę do niej, żeby odpowiedzieć na ewentualne pytania co do nowych mieszkańców stodoły. Okej, dobra, więc jedziemy teraz do wyjazdu. Ale to brzmi. Mam nadzieję, że mówię dość głośnie, a zarazem nie krzyczę. I mam nadzieję, że nie przynudzam. Tak strasznie. Kuksańca. No tak. To tutaj mamy pierwszą krowę pewnie. Gdzieś tutaj, o. Jest to pomarańczowe. Więc krowa gdzieś tu musi po prostu być. No, pierwsza krowa. To one też są odnowione. A no właśnie, zapomnieliśmy sprawdzić krowę. No to tak jest. A, bo ona zaczyna za mną iść. A, bo ona poleci tak szybko jak ja. No, proszę nie przestawaj. Dobra, pojedziemy kusem, żebyś się nie zgubiła. Czemu ty się cały czas zatrzymujesz? Ale ładna jesteś. Tu mamy kolejny szlak. Krowa rozpoznała drogę i kieruje się w stronę domu. Teraz szukamy następnej krowy, muczki, czy jak wy tam chcecie nazywać. Tu mamy kolejną. Co, ona się tutaj zmaterializowała? Znowu tutaj. Krowa rozpoznała drogę i kieruje się w stronę domu. Nadal nie ma wszystkich krów. Pewnie już w mistrzu jest jakaś zapłąkana dusza. Raczej może nie dusza, tylko zabłąkana mućka. No więc tu mamy drugi rodzaj krowy. Taką, o, mamy. Też dość ładną. No. I krowa już idzie w stronę domu. Teraz na tej drodze się jakoś nie. Trochę dalej się jakaś ostała krówka, która poszła za daleko. Jej tu nie ma, więc jest dalej. Kolejny taki sam rodzaj, jaki był przed chwilą, łaciatka. No i tak idzie za mną. Znaleźć jak... No teraz widzę, co? Ty, bo ona leci za mną. Krowa rozpoznała drogę i kieruje się w stronę domu. I to już chyba mamy wszystkie krowy. Podejrzę. Cztery. Dwa łaciatki. Znaczy dwa rodzaje łaciatek. Wiejskie włóczęgi, warunki spełnione. Świnka dobiega. Będziesz miała towarzyszy, świnko. I teraz trzeba tej pani wręczyć. To. I to. I ten. A co to? Strach nawrony? Och, jaki słodziak. Steve jest pewien, że to je przestraszy. No nie zaszkodzi spróbować. Dzięki za nawiązanie kontaktu z Steve'em. Mam nadzieję, że dużo się od niego nauczę. Myślę, że tak. Przywiozłeś narzędzie? Może powinnam pójść z motkiem do starego traktora i czy, że jakoś to będzie, ale miałam nadzieję, że Bonnie zaoferuje bardziej fachową pomoc. Bonnie sama tu przyjedzie? Wspaniale, nie mogę się doczekać. Krowy w końcu dotarły na miejsce. Dziękuję ci za pomoc w ich odprowadzeniu i mówisz, że Andy mnie odwiedzi. Nie mogę się doczekać. Zakładając u mieszkańców Dundu.
Zakładając, że każdy, z kim rozmawiałaś, wiąże się z obietnicą, będę mogła wreszcie ruszyć z pracą w gospodarstwie. Big Bonnie jedzie. Tak. No, ta cała trójka się zabrała. No. Czy ktoś zamawiał specjalistę od żniw? Tylko pokażcie, co jest do zrobienia, albo wytropią problem. I fajnie, zacięło się, a ja nie zauważyłam, już wszystko przeszłam i się wyłączyło, brawo. Brawo ja. Hajdin, dziękuję za zorganizowanie pomocy, która pozwoli mi na nowo uruchomić gospodarstwo. A ty, Raniu, możesz na mnie liczyć, jeśli chodzi o udział w wyborach. Nie, żebym obiecywała, że na kogoś zagłosuję. Oczywiście, muszę posłuchać własnego sumienia. Musisz posłuchać własnego sumienia. Chcieliśmy pomóc, ponieważ tak należy robić, nie dla zyskania głosu. To taki żart, oczywiście, że zagłosuję za Sigli. A, o, nie zawiedziesz się. Miło było cię znów zobaczyć, Raniu. A ciebie poznać także wielką przyjemnością, Heidi. Odwiedźcie mnie niebawem, okej? Okej. Bardzo chciałabym pomóc ludziom w Dundol, ale chyba nie pora na to. Musimy jechać do mamy. Lada chwila rozpoczynają się wybory. Tyle z zachodu, żeby pogadać trzem osobom, że mogą liczyć na Warangerów. Skolby pewien skwitował, że marnujemy czas, ale uważam, że naprawdę zrobiłyśmy coś ważnego. Zaufanie w społeczności to podstawa, prawda? I to działa w obie strony. Ufam, że dobre wieści same się rozejdą. Z chęcią dalej pomagałabym ludziom w okolicy, ale nie mamy już czasu. Jedźmy do domu, żeby zobaczyć się z mamą przed wyborami. Czy Boni nie wspominać coś o naprawieniu przyczepy dla koni, żeby było szybciej? Zawsze możemy zabrać ją do Dundur. A ty, Angel Star, pojedźcie obok. Spotkajmy się u mnie w domu jak najszybciej. To my mamy jechać koło samochodu. Aha. Ja też sobie skorzystam z podwózki. A co mi tam? No to jedziemy podwózką. I jedziemy do Dundu. Żeby nie zmarnować sobie czasu. Naprawdę was przepraszam za urwanie filmu, ale oczywiście Bandicam nie przewiduje godzinnego nagrywania. Ech, pewnie uciął to wszystko. No, fajnie. Jakby to ode mnie zależało, to już by było jakiś inny program, ale na razie nie umiem nawet korzystać z Sony Vegasa. Ja wiem, że to jest dziwne, ale mógłby ktoś napisać dokładniejszą informację albo podać chociaż linka do filmu, w którym tak naprawdę na dobrą sprawę nauczę się posługiwać Sony Vegasem. Bo może akurat tą wersję przyjmę za taką. Ech, co ja już mówię. To bez sensu. No jesteście. Zaczynałam się martwić, że przegapicie wielkie wydarzenie. Doktor Aaron, gdzie jest mama? Właśnie poszła na plac wyboru. Już się zaczynają. A tak bardzo chciałam jej powiedzieć, że ją kocham. Ona co wie, Raniu, zaufaj mi. Czemu tak stoisz? Chyba miałaś oddać głos. Ja też mam? O, ja też mogę oddawać głos? Chyba tak normalnie nie. Mogę. Jeszcze. Musimy się spinać bardziej. Spinać bardziej niż sądziłam. Mam nadzieję, że nie będzie za późno na oddanie głosu. Szybko, Heidi, musimy dostać się na plac, żebym oddała swój głos. Mogę się z tobą zabrać? Tak, pojedziemy na moim koniu. Na mojej klaczce Angel Star. A sobie skrócimy trochę drogę. I od razu wylądujemy na placu. Na placu, tak, placu. Ciekawe, kto wygra. Tą bitwę. Kurczę. Słyszysz ten tłum, ale wiwatują. Raniu, zadbałam o to, żeby każdy, kto mijał stajnie, pamiętał o zagłosowaniu. Co za ekscytujący dzień. To początek czegoś przełomowego. Też to czujesz? Początek czegoś przełomowego, tak. Cześć, Raniu, gdy doszły nas słuchy, że osoba, która dopuściła do dystansu dewastacji naszego parku przez GET, biega się o reelekcję. Musieliśmy się wybrać na wybory. Oby twoja mama wygrała. To także moje pierwsze wybory, Raniu. I od razu z tak fajnym kandydatem jak twoja mama, oczywiście najpierw było móc zagłosować na ciebie. Dzięki. Wiewiórki wreszcie się zjawiły. Teraz będziemy jednogłośni zwierzęta z Misfel w 100% popierają twoją mamę. Chociaż to głupie, że mogą odejść tylko jeden głos wspólny nie ze mną. To naprawdę pech.
Raniu, rozmawiałam z twoją mamą o gospodarstwie i zaoferowała pomoc. Przy założeniu w miasteczku targu dla rolników. Nawet skontaktowałaś się z lokalnym... Skontaktowałam mnie z właścicielem kawiarni, który będzie mógł teraz korzystać z lokalnych surowców. Mleka i jajek. To naprawdę się dzieje tak jak w mojej grze Dev Drop Dell. Do mnie, Kirsty. Twoja mama to niesamowita kobieta, Rani. Chociaż nie mogę głosować w wyborach, to cieszę się, że się mogąc okazać wsparcie. Orbik potrzebuje kobiet o steru. To chyba cud, że męska rada jeszcze nie puściła wszystkiego z dymem. Tak, hehe. Miałam coś zrobić. Wist, Raniu, tutaj. Mamo, chodźcie tu, moja piękna, uparta córko. Muszę mieć kogoś przy sobie na wypadek, gdybym zemdlała. Proszę wszystkich o uwagę. Wygląda to, że głosy zostały złożone. Czy mógłby mi ktoś pomóc z urną? Hi, Dean. A to ona mnie zna? Serio? Ona mnie zna? Serio? Naprawdę mnie zna? A tak na serio? Słyszałaś ją? Hi, Dean, zabierz urnę do talii szybko do napięcia stresując. To napięcie stresuje mamy. A no... Dobra. Gdzie ja mam to? Aha, ja mam tutaj przynieść tą urnę. A ja nie mam tej urny. Aha, bo ja muszę po nią iść. A tam jest ta urna. Okej. Dobra. Jedziemy. Ciekawe, kto wygrał. Oby mama rani. To ja sobie tak stanę obok, żeby nie przeszkadzać. Ech, szkoda, że nie mam stęga. Pokopałabym tego skala. Ale no cóż. Przybliżamy się trochę. Dziękuję, moja droga. A teraz spójrzmy. Pomruki. Czy mogę prosić o uwagę? Będę liczyć głosy. A nie, że i będzie policzyć je w domu na osobności, zaoszczędzilibyśmy Sigri kompromitacji. Proszę usiąść i powstrzymać się od uwag, panie Skoli. Jeszcze jeden taki komentarz i będę musiała pana z miejsca zdyskwalifikować. To oni siedzą? Nie wiedziałam. Specjalnie przerwałam swój urlop, żeby się tym zająć. Dlatego zrobimy to tradycyjnie, jak na Dundulczyków przystało. Pierwszy głos jest na Sigri. Dalej, mamo. Teraz mamy 3 głosy na Skola. No jasne. Aha, ta dalej mówi do mnie, tak? I na koniec kolejny głos na Skola. A to daje razem o rany, jest remis. Wow. No fajnie. Ciekawe, kto zagłosuje. No to mamy problem. Zgodnie z tradycją Dundul, decydujący głos należy się urzędującemu. I przepraszam, Heidi, wiem, że ciężko pracować na rzecz Sigri, ale obawiam się, że muszę przyznać zwycięstwo Skolowi. Chyba, że ty albo Rania macie jakieś obiekcje. No tak, a dlaczego ja nie mogę głosować? Po tym wszystkim, co zrobiliśmy, ten oświecły typ i tak wygra, nie mogę uwierzyć, to nie w porządku. Nie, to nie w porządku. Ja mogłam o tym zapomnieć? Nie pozwól, żeby zakończyła wybory. Zapomniałam zagłosować. Tak bardzo poniosłem mnie emocje, że nie oddałam głosu na mamę. Nie będzie rymsu, mama powinna wygrać. To wbrew zasadom Dermin głosowanie już minął. Pozwól dziewczynie zagłosować. Ona jest sercem i duszą tego miasteczka. Bez jej głosu wybory nic nie znaczą. Tak! Niech zagłosuje, niech zagłosuje. Nie, 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 nie. Aha. To sobie teraz zabierzemy te dokumenty. A to pewnie jakiś plan z GET, czy coś takiego, albo nie. Coś w powietrzu. A to leżało na ziemi. Ej, niech spojrzę w te papiery. Czy to jest to, o czym myślę? No nie wiem. Dodatkowe głosy wszystkie za Skolem. Wygląda to, że szanowny radny podrzucił do urny sfałszowane głosy. Oszustwo, ktoś musiał mi je podłożyć. Buuu. Skończ to, Skol, twój czas już minął. Chyba wszyscy już wiemy, kto jest prawdziwym zwycięzcą, ale najpierw... No najpierw nie rób mi krzywdy i napięcia, proszę.
Trzeba dojść jeszcze jeden głos. Czy mogłabyś zanieść tę kartkę Rani i pomóc jej w oddaniu głosu? No tak, pewnie. Masz Rania. To Aja. Co? A to ja co? Dobra, nie wiem. A, dobra, to u mnie. Możesz mi pomóc oznaczyć urnę dla mamy? Okej, gotowe. Czy mogłabyś odnieść mój głos Talii? Jestem tak zdenerwowana, że aż zrobiło mi się niedobrze. Pewnie, że mogę. A, to. Przepraszam, że przyjechałam przez ciebie, Sigri, i ktoś jeszcze. Dziękuję, moja droga. Na mocy przyznanych mi upoważnień niniejszym zaliczam ten głos. Ihi! To oficjalna decyzja. Nawet wliczając sfałszowane głosy, zwycięzca może być tylko jeden. Gratulacje, Sigri. Jesteś nową radną Dundur. Juhu, tak trzymać, mamo. Sigri, Sigri. No to świetnie. Kto by pomyślał, że w tym małym, sennym Dundul odbędą się tak dramatyczne wybory? Ja już swoje zrobiłam. Wracam teraz na urlop. Przekażcie moje gratulacje zwyciężczyni. Ha, i co łysy ci? Ja chyba się nadal nie obudziłam się po tej herbatce, którą przyrządziliście mi z doktor. Nie może być inaczej. Nie, to jest rzeczywistość. Radna Sigri trochę potrwa, zanim się przyzwyczaję. Życie z Ranią nigdy nie było nudne, ale od kiedy się poznałyście, wszystko w Dundur stało się znacznie bardziej ekscytujące. Pierwszą zasadą, jaką wprowadzę jako radna, będzie zakaz Rania i Heidi nie mogą rozkręcać żadnych hec. Tak się tylko droczą. Miasteczko jest wam winne podziękowania. Możecie rozkręcać hece do woli, ufam wam, o ile potem po sobie posprzątacie. Rania, chyba chcecie jeszcze coś powiedzieć, tylko nie wciągaj mojej córki od razu w kolejne perypetie. Będę jej potrzebować na początku mojej nowej roli. Jakie to siodło? Ulubione siodło Rani. O, Rania, tu jesteś. Udało się nam, co? Udało się nam, co? Razem jesteśmy nie do zatrzymania. Przywykłam do twojego towarzystwa. Nie wiem, jak teraz wrócę do dawnego życia. Jesteś najlepszą przyjaciółką, jaką miałam. To znaczy taką ludzką. Darling jest nadal numerem jeden. Nie potrafię się żegnać, więc nie róbmy tego. Do zobaczenia, Heidi. Tak, do zobaczenia. No, tak więc, moi drodzy. To chyba było na wszystko. Tak, to było wszystko. I dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Wiem, przepraszam za urywki wszystkie i tak dalej. No i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!